Powiedz mi, jak podobała Ci się dzisiejsza kolekcja? Wydaje mi się, że była podzielona na dwie części. Pierwsza dla osób bardziej odważnych, czyli te pantery, marszczenia, i druga taka bardziej dla mnie, czyli stonowane kolory, minimalizm. Wydaje mi się, że to był taki powrót do dawnych czasów, czyli plisy, kołnierzyki, kolor granatowy szczególnie, więc ta druga jak najbardziej do mnie przemawia i tak trochę wydaje mi się, że pasuje dzisiaj do mojego stylu, bo sama założyłam marynarkę, spodnie garniturowe i koszulę. Co? Trochę też błyszczało dzisiaj. I co o tym myślisz? Właśnie, zapomniałam o mojej ulubionej kreacji. Był to garnitur zrobiony z tych błyszczących koralików, cekinów. Nie widziałam z daleka, ale coś błyszczącego i chciałabym, żeby to znalazło się w mojej szafie. Czy już w twojej garderobie znajduje się coś Mariusza Przybylskiego? Jeszcze nie, ale myślę, że mam nadzieję, że to w przyszłości nastąpi. Jak podobała ci się nowa kolekcja? Kolekcja bardzo mi się podobała. Było bardzo fajne garnitury ze skórzanymi wstawkami. Podobały mi się damskie sukienki i garnitury z tymi cekinami, takie bardzo świecące. I generalnie kolekcja bardzo mi się podobała. Jest klasyczna i do noszenia dla każdego. Pojawiły się jednak takie kosmiczne troszkę propozycje. Co o tym myślisz? Myślisz, że to się nadaje na polską ulicę? Wydaje mi się, że tak, bo to było takie bardzo nonszalanckie, ale wydaje mi się, że każdy w tym będzie się dobrze czuł i na różne okazje będzie można te stroje, te stylizacje zakładać i przemycić we swojej garderobie. Czy masz jakikolwiek jeden element, który już wiesz, że na pewno musisz go zdobyć? No myślę, że to będą spodnie ze skórzanymi wstawkami. One zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Spotykamy się na pokazie kolekcji Mariusza Przybylskiego. Wiem, że jesteś wielbicielem projektanta. Tak, bardzo lubię projekty Mariusza Przybylskiego. Spodobało mi się już parę rzeczy, mam już na uwadze. Mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie już zrobić zdjęcia w nowej kolekcji. Co konkretnie Ci się spodobało? Więc tak, na pewno rzuciły mi się w oczy srebrne rzeczy, cekinowe. Niestety przymierzę cekinowe rzeczy, zobaczymy. Jak będą za małe, to niestety nie zrobię zdjęć. Ale srebrne i cekinowe najbardziej. Futrzane też, aczkolwiek sztuczne. Czy coś Ci się nie podobało? Nie, wszystko było bardzo ładne. Spójne, tak jak zwykle u Mariusza, także wszystko mi się podobało. Czy myślisz, że te kosmiczne takie materiały, motywy, że to się rzeczywiście przyjmie w Polsce? Myślę, że tak. Mariusz robi kolekcje do noszenia na co dzień dla ludzi, także sądzę, że nie będzie z tym problemu.